Halo, halo, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie na czwartym odcineczku serwera nerwia2.pl. Gdzieś tutaj w rogu albo u góry będą leciały osoby, które po prostu wygrały w poprzednim filmiku. Także zapraszam do kontaktu albo na Jestem Jolo, albo na Nadinati, bo ja tam sobie ekspię powolutku, także lecę do przodu. A ta postać, Matka Teresa, dostałem od ziomusia z poprzedniego filmiku właśnie co był, napisał do mnie na Facebooku i dał po prostu tą postać. A ja zdecydowałem, że tą postać po prostu dam na konkurs po prostu. Ta postać będzie do wygrania na tym odcinku, także jeżeli chcecie tą postać, 80 level, co trzeba zrobić, wiecie, ładny komentarzyk, swój nick z gry. Jeżeli nie macie, to poniżej macie link referencyjny, gdzie możecie dostać 2 dni VIP-ka. Szczerze wam powiem, Aura P... Nie patrzyłem, aha, biolog chyba jest zrobiony, nawet wam szczerze powiem. Tak, biolog jest zrobiony do 80 levela, także fajna postać, już jest zrobiona. Nic dodać, nic ująć, jedynie co to sobie poogarniać EQ, zacząć sobie dropkiem grać jakimś, pokupować EQ, bo tutaj tak naprawdę nic nie ma, szczerze wam powiem. I co, no i elegancka postać, także wiecie co zrobić, ja nie przedłużam, zapraszam do odcinka. Jak nie damy rady, to przyjemy za rakafla i damy radę na następne ze 4 godziny. Kurwa, dokładnie, bo tak damy radę. Dobre. Nie będę się przyspierdolił, kurwa, w głaskanie jakimś takim serwerze czeku półrocznym. Tu trzeba pakować minę, to się nie da grać. No i dobiliśmy sobie 7-5 właśnie przed chwilą. Zbijam sobie króla pająków i od razu zbiję sobie baronkę. Także tutaj przygoda się kończy. Jestem Jolo na chwilę obecną, bo na 7-5 już tutaj wejść nie można. Ja sobie dobiję tutaj baronkę i spierdalamy do groty. Dobra, postanowiłem sobie kupić żala na Jestem Jolo, tylko muszę tutaj poprzerzucać sobie, kurwa... hajsy, tutaj sobie patrzcie ile zarobiłem w ogóle hajsu, patrzcie no. I to tutaj co tutaj jest, to też wyciągnąłem ze sklepu ostatnio i ogólnie wyciągłem 700 kaka na, zaraz wam pokażę, edytuj sklep i na takich rzeczach, co nie? Amulety orka jakieś, kurwa, ten złote naszyjniki mi też schodziły, ebonitowe kolczyki, pierścienie doświadczenia na pół godziny po 15 kaka, tak, tym razem je wystawiam, kurwa. Także co, ja przerzucam wszystko i lecimy na miasto, widziałem tam za 2 kaka żala 40, chyba 3 średnie 20 diabły, a na początek mi starczy. Dobra, kupujemy sobie takiego żala, 9, 43 średnie 20 diabły, 15 na potwory, 5 spowo, 3 szycie. Tak na początek, żeby było. Zobaczymy, pójdziemy sobie na smoczka ze spizgusiem później. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, mamy tutaj trochę skrzyni mistrza, jak dropiłem sobie na 9-0 na w Redlesie. Musimy zezwojować na Jestem Jolo Poli, bo idę ze spizgusiem zobaczyć, czy ujebiemy smoka. No i tak wygląda drop z tych wszystkich szkat. Ja sobie przerzucam Poli, będę zwojował i lecimy. Dalej. Dobra, skill P, możemy lecieć na smoczka. Dobra, jesteśmy ze spizgusiem już pod smokiem. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi, jak tutaj kurwa się będzie działo. Dawaj, spizguś. Poczekaj, PT. Tyry szamanka robi, nie? Spizguś. Halo, jestem. No. Zrób PT. No, ciągnij kichę, kurwa. Co? O kurwa, jak ty walczysz tam z tymi bobami. Cicho, bo ja tu nie mamy ku, kurwa, na tego, na diabły. Dawaj, krynte. Po jednym, jo? Nie wiem jak. Daj na szamankę najpierw. No może. Zobaczymy. Kurwa, nie wiem czy to ma być. Czego nie wisz? Na każdą postać po jednym ma być. No to tak, no to masz. Dałem ci. Ja mam, no. Czekaj. Jolo nie posiada kluczy, zerwany odbyt nie posiada kluczy. No jak nie posiada, kurwa? To ma być po 3 czy po 2 na postkę, kurwa, ty? Nie no, po jednym. No jak ja mam na tym mam jeden, na spizgusiu mam jeden i ty masz jeden. No to ile, kurwa? Piszesz, że nie posiadasz kluczy, kurwa. No to ty. Trzymaj, weź zerwany odbyt, podnieś sobie. Aha, wpuszczę was, każdy z was posiada... Co? Podniosłeś ten klucz? 6 krętych na wejście? Że ile? Co ty pierdolisz, że 6 trzeba mieć na każdego? Zerwany odbyt nie posiada krętych kluczy. A weź teraz zobacz, ile. Ty, no brakuje mi 4 kluczy na tym. Co ty pierdolisz? Na odbycie. Jak chuj. No. No to czekaj, kurwa. A na spizgusiu mam 5 kluczy. A ja mam, kurwa, ale to 5... 6 mam na spizgusiu. 6 mam na spizgusiu i 2 mam na odbyciu. No to masz, kurwa. I co? Ja pierdolę.
To ja mam 10 mi zostało. To 4 kurwa od wejścia. Naprawdę? 18 kluczy na wejście. Co ty, jak my tego nie zbijemy, to jest tyle siana w pizdę. No i wyjebało mnie tej. Aha. I co? Klucze nam zabrało, ty. Co tu się odpierdala w ogóle? Naprawdę? Ja już to widzę, co tu będzie się działo, kurwa. Co robimy? Cztery zielone metki. Dobra, lecimy na Szczecin. Ciszej. Przepraszam? Kurwa, smoka, nie lury na siebie. I nie przepraszaj. Jak on mnie nie bije w ogóle? O, ale mi zaje... Tobie też zajebał? No trochę mi zajebał. A jaki drop ze smoka w ogóle, kurwa? O kurwa, panie. No nie wiem, czy taki kurwa, no eliksiry lecą. Osełki. O, tylko ja czekam na aurę i się wbijam w poli. No dobra, no to poczekaj, razem się wbijemy. No przebijamy normalnie go przecież. Bo jaś go tyle przebijał? O 2% go przebijamy. No to nie ma sensu. Gdzieś to się kameruje, kurwa. Tak jest. Drodze, kurwa! Ja pierdolę, nie zbijemy go. Nie ma chuja. Bi. Główkę widzę. Daj mi HP. Główkę. Kurwa, setkę zajebałem, bo się wystraszyłem z walizki. Jest, o! Leży. Dobra, pynk, kurwa. No. Na szumankę to zbierać? No, normalnie. On gdzieś nas nie wyje... O, zajdę nas wykurwi? Za chwilę zostaniecie przeniesieni na zewnątrz, no kurwa, nie ten. To co? Ale kory po 3 lecą. Smocza moneta. Pa, zaczarowanie 100 poleciało. Dobra, ty, zaraz tu. Dawaj, zbieraj. Kadeki piątki lecą. Ale zasysam, kurwa. Uuu! Przepustka gnoli. Wszystko. To są wyjściówki na ten, no mapę. Leci, człowieku. Yangów zbieraj. Ty, a może tu bomba Yangów jest, kurwa? Czy nie? Jakbyśmy na Yangi mieli, kurwa, ten. Trzeba było VIP-a na Yangi jeszcze wykupić. No kurwa. No to jednak można upierdolić. I to chyba mi się zdaje, że nawet samemu by dało radę. Tylko trzeba mieć lepszy, kurwa, EQ. No i taki drop jest z Reaperka. Nie wiem, czy to kurwa dobry drop, czy nie. Zasuszona głowa, patrz, ile tych. 75 zaczarowań, więcej nawet. Tu jest 3. Dobra, zbierzemy to. Zrapadne, kurwa. No jo. Dobra, jeżeli daliśmy tutaj radę, to idziemy zobaczyć na Aska, czy damy go radę upierdolić. Tak, o. Dobra, no i zacząłem latać Aska. Zaraz go dobijemy na spokojnie. Ulala, jakieś wiadomości, gościu, co tu się dzieje? I padł, o kurwa, ale z niego poleciało. Co tu się dzieje w ogóle? Łado chuja, osełka, skrzynki Azraela, zobaczcie, co się dzieje, kurwa, ale zmianek najebane. Inteligencja, wszystko leci, krwawa perła, ulala, panie, kurwa, ja nie wiem, czy ja to zbiorę wszystko, bo ja tu mam trochę najebane wszystkiego. Dobra, będę wyrzucał to, co niepotrzebne. O, znowu. O Jezu, panie! Panie Zenku. I magiczny kamień. Yangi też pozbieramy, a co? Zbite to moje. Dobra, polatałem trochę na DT, co mam trochę żelaków. To sobie pierdolniemy, może coś wejdzie na 9. Ulala, panowie! Dwie ósemeczki! O kurwa, spolił. Cyk, zrobił. Mam nadzieję, że chociaż jedną dziewiątkę pierdolnę. Ulala. Zrobił. Zrobił. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Spalił. Dobra, mamy kurwa 5 ósemek, nie? No jak mi nie wejdzie kurwa dziewiątka, chociaż jedna. Dobra, mamy ulepki, uwaga, jedzim. Spalił. Spalił. Zrobił. Oh yeah. Zrobił. Spalił, kurwa, yeah. Jestem, kurwa, 500 kk prawie do przodu. No i teraz możecie sobie zapauzować na przykład ten filmik i zobaczyć, jaki jest drop. Dobra, zamieszałem sobie taką chujową zbrojkę na expa, tak żeby była. Podczas pęku, tak? Pęk, dobra, to lecimy dalej. Tu koleżka ma trochę tego. O Jezu, zapomniałem, że nie mogę tak dodawać. No biją. O Jezu. Dajcie chwilę się ubrać chociaż. Kurwa mać. Dobra, zaraz się poubieramy tak, że nas kurwa nie wyjebią. Dobra.
Dobra. Gdzie to było? Teraz która tutaj? To? To? Dobra. Lecimy ostatni kadek. I yeah, pomyślnie, idziemy to wyczyścić. Dobra, mamy tu kadeki po 30. Zobaczymy, ile wyjebiemy hajsu. Oh yeah, ale fuksior. Kurwa mać. Dobra, mamy tutaj speeda plus 5 za 10 kk. Uwaga. Pękł, kurwa. I uwaga, wejdzie. I wlazło, elegancko. Dobra, mamy już staleczkę na expa. Jebać to, że ma tak mało obrony. Najważniejsze są bony. Oh yeah, ale wymiksowało mi fajną branzę do expa. 20 diabły, 1,5 HP, 10 do peżeta. So, zobaczymy na mojej postaci, tam gdzie mam ulepki. Może coś podbijemy tą ebonitową bransoletę do góry. Dobra, by trzeba było iść trochę poexpić. Lecimy zaraz do groty, więc kupuję właśnie tutaj ten legendarny smoczy onyx matowy. Szansa na uniknięcie strzały 3, odporność na kryta 3 i szansa na blok 3. Ja to kupuję, to 700 kk kosztuje, więc to troszkę pieniążków pójdzie. Lecę do depo, bo mam fasolki w depo i lecimy to zrobić na 4. Dobra, lecimy. Nie śpimy. O Jezu, nie tak. No jest, plus 4. Dobra. Ile to nam daje? 5 kryta, unik, szansa na blok. Dobra, wkładamy go gościa i mamy dodatkowe 5 na blok. Ile nam hajsu zostało? 164. I jeszcze chyba mam na drobku. Muszę zobaczyć, jak zostanie coś pieniążka, to pójdę chyba sobie kulinę jeszcze kupię. Dobra, na shopie jeszcze mamy 200 kk. Wypłacam. Siepkę całą, pach, pach, pach. Wrzucamy na Zieriego i idziemy szukać kulinków. Znaleźliśmy buty kulina plus 4 za 300 kk, to są najtańsze na rynku, więc ja sobie je po prostu kupię i zaraz je zbonujemy i coś tam pomerdamy w nich, co nie? Dobra, takie coś mi zamieszało, na razie zostawimy, ale widziałem, że to mleczne soki są potrzebne, a trochę tego mam, więc możemy podbić na większy plus. Dobra, to lecimy, zobaczymy, czy na 5 nam zrobi. Ło, panie, tu już gruba akcja jest chyba, co? Z tymi kulinkami. Ulala, gościu. O, zrobił. Kurwa, orkowa maczuga na plus 6. Mam to w ogóle, czy nie mam? Coś mi się zdaje, jedną mam. Chuj, zobaczymy. Polecę na miasto, zobaczę, czy gdzieś jest, to sobie kupię i zobaczymy na 6, ale na 6 to chyba już polecę kamykiem zrobię. Dobra, znalazłem za 21 kk, bo ogólnie to kurwa takie jest drogie, że dramat w chuj. Tu po ile, koleżka? 25. No, to jeszcze jakieś normalne ceny, a tutaj to po prostu kurwa po 50. Pa, tu za 18. To chuj, to wezmę jeszcze kurwa z 2. W razie czego jakby nie zrobił. Lecę po kamole i zaraz będziemy ulepszać. No, tu za 40 już kurwa model wystawił. Tam 38, 50. Dobra, pierwsza próba, kurwa. 40%. Zohohohoho. Druga próba. Spalił, ja pierdolę, nie no. Nie mam już siepy w ogóle. Mam 26 kakami zostało. Wyjebałem się w ogóle z wszystkich pieniędzy. No dobra, no to zostawiamy to tak jak jest. Dobra, teraz pokażę wam protipa, jak doprowadzić postać, nie siedząc na drugiej. O Jezu. Czekajcie i klikacie teraz na swoją postać, która zapierdala przed wami. I tamta postać zapierdala za nią. O, patrzcie. I ona zapierdala za nią tutaj po prostu, nie? Tam ją moby blokują albo ten, ale... O. A i nie możecie robić cięcia, bo wam ucieka po prostu. Dobra, no i sobie ekspimy. Ja sobie wybrałem ekspienie na poli. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jest taka fajna jedna komnatka. Przejebaliśmy z Spizgusiem całą grotę, żeby poszukać najlepszego spota. No nie mamy zamiaru na razie się tam napierdalać z nimi o tego biga, kurwa, bo nie ma sensu. Mamy takiego jednego fajnego spocika, dosyć szybko się respią moby,
Także my na razie tutaj zostajemy. Ja sobie ekspię Jeriego na spokojnie. Mam jeszcze tutaj PDK z Isa na 5 dni na nim, więc spróbuję go dojebać do 8.5, żeby było jak najszybciej. No i co? My się logamy teraz na H4, żeby było jak najszybciej. O, już się zryspiły, widzicie? To nawet nie ma chyba sensu się tepać na inne H. Spizguś poszedł spać, więc pożyczyłem od niego truciaka. No, wiele lepiej się nim bije niż kurwa tym żalem, bo po prostu dramat w chuj, nie? No ale chuj, no lecimy z koksem, Zier już ma 7.6, teraz nie widać, ale zaraz siądę i ten, o, 7.6. O, no i tak tutaj zobaczycie, i 40%, także ja lecę dalej z ekspem, mam nadzieję, że wbijemy 8.0 na lajcie. A więc dobra, ja się rozkręciłem już z ekspem, to zawsze jest tak, że taka godzinka musi być na to, żeby ogarnąć, po prostu się rozkręcić, o, w ten sposób. No i ogólnie eks wygląda w ten sposób, że biorę sobie tutaj na klatę na tej komnacie. Ogólnie byłem przed chwilą, bo mi wyjebało Jeriego, byłem przed chwilą zobaczyć sobie na Maximax, jak to wygląda. I powiem wam szczerze, że kurwa, to chyba nie ma żadnej różnicy tutaj z tym spotem, a ze spotem tam. Także raczej jest spoko, bo tu na tym spocie nikt nie ekspi i ja mogę sobie zmieniać H, także jest zajebiście. Przedtem nie nadążałem wybijać przed respem. Teraz wybijam przed respem i po prostu zmieniam sobie od razu H i po prostu zapierdalam z expem. Co nie? Już mamy 7-7 na Ziarim i kulka prawie, że tam jest. Czekajcie, bo tutaj muszę zobaczyć. O, tak to wygląda. Dobra. No i ja sobie tu... O, właśnie się zrespiło, bo się zagadałem. Jak jestem tak wprawiony i w ogóle i się nie gadam i ten, to po prostu zmieniam od razu H. A tak to one się szybko zrespiły i muszę je bić, co nie? Dobra, się zagapiłem, wbiłem Zieriemu 8.0. Lecimy dalej, myślę, żeby mu dojebać 8.6, żeby miał tam te 5 skilli na P zrobione i po prostu będziemy szaleć. Dobra, ogólnie są takie podwójne raty na bossy, jest 80% szansy, że będą dwa. Więc ja zaczynam latać, bo niby do 12 jest 19.36 i do 12 będę sobie latał Aska, później dwa razy DT albo trzy razy jak zdążę, czy będę ulepszał EQ czy nie u Kowali i zobaczymy jaki będzie drop z tych 4 godzin tam powiedzmy. Kurwa. No dobra, poczekaj. Co to za się napisał? No dobra, ogólnie byliśmy raz na smoku ze Spizgusiem i teraz zastanawiamy się, co z tym dropem robimy i stwierdziliśmy, że zagramy sobie kurwa w papier, kamień, nożyce. Kto bierze drop? Więc kurwa, on pisze u siebie, ja u siebie. I na raz, dwa, trzy wysyłamy sobie wiadomość i zobaczymy, kto wygrywa, kurwa, nie? Gotowy? No dawaj. Ale to ty mówisz, czy cztery, czy... Ja no Laki mówi. No to mów, halo. Trzy, cztery. Przejebałem. Skóry, dobra, chuj tam. Dobrze, bo akurat jest u ciebie na szamance, to nie wiem, czy on będzie przerzucać. Patrz, Laki, jak łatwo. O kurwa, nie wierzę. Dobra.
too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You casting on my promises. Dobra, tak się prezentuje ogólnie ten drop. Z tego, z tych podwójnych bossów jak latałem, to nie, bo to dopiero przed chwilą mi spis gdzieś wrzucił, ale tak wygląda ten drop z podwójnych bossów. Tu mam chyba 11, 12, 13, 14, 15, 16 szkat Reapera, także słuchajcie, no content kurwa, nie? Lecimy, uwaga, będzie truta czy nie? Aj kurwa, dobra, losujemy ponownie. Ujej, kurwa, prawie. Ja pierdolę. Dawaj trutę, gościu. Nie bądź chuj. Ja pierdolę, następne żądło, nie? Jedziesz, gościu. Kurwa. I nie ma. Jezu, aj, kurwa, nie wierzę. Chyba nie poleci mi. Nie poleci. No nie ma takiej opcji, nie ma takich szans w ogóle. Żeby dropnąć trutę, to jak kurwa spotkać kurwę w deszcz. Olala. Czekajcie, co tu mamy. Nie, lwi miecz, niech mnie chuj je biją, nie? Szkurwa mać. Ja pierdolę, kurwa, brakowało mało. Co tu się odpierdala w ogóle, nie? Dawaj trutę, gościu, nie bądź chuj. Ja pierdolę, jeszcze 4 mogę, nie? Jedziesz. Złodziej, chuj, nie wierzę. Jeszcze 3. No jak kurwa mi truta nie poleci, to nie wiem, kurwa, nie? Ja pierdolę, jeszcze 2 razy mogę. Żal, ja jebie, nie wierzę, kurwa. Jakie emocje w ogóle, kurwa, na tych losowaniach. To jest, kurwa, to... Ja pierdolę, nie. A na dzisiaj koniec. Dzięki bardzo, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się odcineczek podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie łapeczkę. Zostawcie też subka z dzwonkiem, żebyście wiedzieli, kiedy są wrzucane moje filmiki. Zawsze w piątek jest wrzucony filmik. Chyba, że coś mi się tam przyciągnie, no to wtedy sobie w sobotę rano wrzucę. Ale zazwyczaj w piątek. Później te filmiki są wrzucane do mnie na fanpage'a, fanpage macie tam gdzieś w rogu, u góry, tam są poprzednie odcinki, także zapraszam serdecznie i jeszcze raz dzięki śliczne, że byliście, do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się, hej!